Cała aplikacja polega na tym, że blokuje wszystkie treści związane z Kim Kardashian. What the fuck? O co chodzi? Siemanko, ja jestem Bro i witam was w 5 szokujących aplikacjach na wasz telefon, więc mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo znalazłem coś naprawdę, naprawdę szokującego. Serio. I jeszcze na początku nie ukrywam, że chciałem wrócić z tą serią na kanał, także mam nadzieję, że ją miło przyjmiecie. I umówmy się. Umówmy się, że jeżeli uda się wam wbić tutaj 70 tysięcy łapek w górę, to lecimy z kolejnym odcinkiem. Wiem to dużo, ale wierzę w was. Musi się nam udać. I zapraszam was też do klikania tego przycisku tutaj teraz, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. Dzięki temu będziecie na bieżąco z każdym nowym filmem. Jeżeli będą nowe, szokujące aplikacje, to będziecie poinformowani jako pierwsi. Już kliknąłeś? No, kliknąłeś. Dole. Dobra, aplikacja na miejscu pierwszym. Może nie aż tak szokująca, ale wciąż dziwna, a mianowicie Brace Yourself. Jeżeli znacie dobrze angielski, to już wiecie, o co chodzi w aplikacji. W aplikacji chodzi o to, że możemy zrobić sobie aparat na zęby. Dzięki za subę! Już, przestań. Jak to wszystko działa? Bardzo prosto, robimy sobie zdjęcie. I teraz klikamy Use Photo i po prostu Ale wcześniej musimy obejrzeć reklamę. Bo czemu nie, dziubas? Teraz bardzo prosto, zwyczajnie nakładamy ten aparat. O Jezu, jakie mam żółte zęby. Powiem wam, że nie jest to proste. I teraz jeszcze jedne. A, ja wyłączyłem. No i teraz mamy idealnie zrobione zdjęcie. Wystarczy, że teraz sobie je zapiszemy. No i takie otóż to zdjęcie możemy wysłać naszemu znajomemu. I jestem pewny, że wasi znajomi uwierzą, że macie aparat na zębach, bo wcale to nie... Wcale to nie widać, że to jest fake. Wcale! Ani trochę. Aplikacja na miejscu czwartym. Pewnie nieraz macie tak, że macie dosyć jakiejś konkretnej osoby. W tym przypadku pewnie macie mnie dosyć, ale mam naprawdę świetną aplikację, która kosztuje dolara. I cała aplikacja polega na tym... że blokuje wszystkie treści związane z Kim Kardashian. What the fuck? O co chodzi? Ale dokładnie tak. Jeżeli macie dość Kim Kardashian, to z pomocą przychodzi wam aplikacja K-Blocker i po prostu kupujecie sobie aplikację za dolca i w tej aplikacji macie wszystko napisane, co i jak zrobić, żeby już nie widzieć Kim Kardashian. I sprawdzimy, czy to ogólnie działa, ale to nie może być prawda. Weźmy sobie Kim Kardashian. Okej, okay. Jak widzicie, tutaj mamy wszystko o Kim Kardashian. Amerykańska celebrytka, modelka, aktorka i biznesłowet. Co nie obchodzi nas to? Teraz, z tego co wiem, wchodzimy w ustawienia. I następnie Safari. I następnie blokady zawartości. Proste, proste. I teraz mamy K-Blocker, zaznaczamy i je. I teraz rzekomo Kim Kardashian nam się nie będzie wyświetlać. Czy to jest prawdą, więc nie wiem, zobaczmy. Uwaga. Safari nie może otworzyć tej strony. Błąd. URL został zablokowany przez blokady zawartości. O co chodzi? No po naprawdę. Aż tak niektórzy mają dość Kim Kardashian. Ale poczekajcie, weźmy sobie na stronę, gdzie no... Może być Kim Kardashian. Poczekajcie, Kim Kardashian. I uwaga! Nie będę oceniać przydatności tej aplikacji, ale na pewno jest dziwna. Moim zdaniem. Aplikacja na miejscu trzecim. Aplikacja na miejscu trzecim nazywa się Hamhorn i polega na tym, że po prostu mamy trąbkę. Chyba tak mogę to nazwać, więc wchodzimy sobie po prostu w tą aplikację i wystarczy, klikniemy. I słyszymy ten dźwięk. Po co? I mamy ogólnie też inne dźwięki, na przykład taki. Albo taki. To jest zajebiste. Cześć kochani, ja jestem Blo i jestem za blisko. Przepraszam, musiałem. Mamy jeszcze taki dźwięk. Mamy też taki dźwięk. Albo taki. Ale i tak najlepszą funkcją jest to, że możemy nagrać własne, jedyne w swoim rodzaju nagranie, więc klikamy i teraz przytrzymujemy. Wiem, to było dziwne. Ale przyznajcie mi, że... Dobrze mi wyszło, nie? Ale ja wiem, po co jest ten dźwięk. Ten dźwięk jest po to, że jeżeli na przykład robicie flip bottle challenge i rzucacie tą butelką i wam się udaje, to wtedy... Udało się! Na miejscu drugim aplikacja, która sprawi, że będziecie mogli mieć zdjęcie z gwiazdą, którą po prostu uwielbiacie. Nie, niestety nie jestem to ja. Ale dokładnie tak, jeżeli mieliście marzenie, żeby zrobić sobie zdjęcie z Miley Cyrus, nic trudnego, bierzecie sobie po prostu aplikację, która nazywa się I Meet Miley Cyrus, czyli spotkałam Miley Cyrus.
Tak, i słyszycie taką muzykę. I od tego zacznijmy, że cała aplikacja jest tak badziewnie wykonana. Ale czepiaj się, Karol. I mamy dwa cholernie trudne wybory. Albo moje zdjęcie, albo Miley zdjęcie. No dobra, moje zdjęcie. Najpierw robimy sobie moje zdjęcie, okej. Okay. Czy naprawdę muszę tak robić zdjęcie? Nie mogę... Okej, okay. To ma sens, dobra. W sumie nawet wyszło, więc use photo. I teraz wybieramy sobie zdjęcie Miley Cyrus, które nam się ładują. Okej, okay. Okej. Okay. Ile tego jest? What the fuck? No więc po prostu Miley do wyboru, do koloru. Naprawdę, jak tylko chcecie, ale dobra. Wybierzmy sobie może, które zdjęcie będzie pasować. I teraz klikamy go i dokładamy tu Miley Cyrus. Będzie. Wcale to nie wygląda, jakby to był fake. Absolutnie, no to widać, że ona stoi obok mnie. Możemy też ją zrobić na zielono. What the fuck? Ona wygląda teraz jak kosmita. Ale możemy zmienić obydwoje z nas, okej. Okay. No i teraz wygląda to... Super. Ale poczekajcie, wyobraźmy sobie, że ja jestem takim psychofanem i chcę sobie zrobić zdjęcia, gdy ją całuję. Nie komentujcie tego, proszę. Co tak miało być? To będzie zajebiście, musi teraz mi wyjść. Uwaga! Nie, to wygląda... To wygląda przerażająco. Dlaczego? Kuźma, co to jest? Ale tak, jeżeli chcecie mieć zdjęcie z Miley Cyrus, nic trudnego, ściągacie tam aplikację i bęc! Macie zdjęcie z Miley Cyrus. Polecam. No i miejsce pierwsze! Aplikacja, którą zapewniam was, że rozwali wam mózg. Uważaj, uważaj teraz, patrz. Aplikacja o nazwie Will You Marry Me? Czyli czy... Okej, dobra, bez tłumaczenia. Cała apka polega na tym, że mamy... Jak to się nazywa? Proszę mi napisać na zdrowie w komentarzu. Dzięki. Ale cała apka polega na tym, że mamy... No... Jak się to nazywa? Tam, gdzie mamy pierścion. Gdzie trzymamy... Co? Gdzie trzymać jajka? No jak się... Dobra! Mamy pudełko, gdzie trzymamy pierścionek i... Wystarczy, że podejdziemy do jakiejś dziewczyny. Otwieramy ten pierścionek. Ups. I tutaj już nam wyskakuje, czy wyjdziesz za mnie. Teraz jedyne co kobieta robi, to klika po prostu tak lub nie. Zależnie od tego, jak chce odpowiedzieć. Nie wiem, szczerze mówiąc, co się stanie, jak klikniemy nie, więc kliknijmy nie. Uwaga. Wyskakuje reklama gry. Chcesz wyjść za mnie? Nie. Wyskoczy ci reklama gry. Brawo! A tak serio, to chyba nie można po prostu kliknąć w to no. Jakbyśmy kuźwa nie klikali, to nie da się. Więc kobieta ma prosty wybór. Po prostu klika yes i tyle. Więc dziubas, to było tyle w tym odcinku. To było dziwne. Ja wam natomiast bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to możecie kliknąć ten czerwony guzik i zostawić kciuka w górę. To jak będziecie chcieli więcej, to nagram więcej. Mam nadzieję, że będzie wam się podobało, bo mam naprawdę jeszcze dużo, dużo, dużo fajnych aplikacji. Także jedyne co, to prezentować. I tyle. I nie tyle, ponieważ zapomniałem całkowicie o tym, że ten fotel możecie już kupić na aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jeżeli nie wiecie, to ten fotel wystąpił wraz ze mną w reklamie Playa i postanowiłem wraz z Playem, że wystawimy po prostu ten fotel na sprzedaż na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i mam nadzieję, że choć nawet taką malutką kwotą ten fotel no, pomoże, tak? Ogólnie cena rynkowa tego fotelu, jak tak patrzyłem, to 1200 zł, a na aukcji jest aktualnie cena 500 zł, więc przy okazji można też oszczędzić. Od razu mówię, że fotel jest znówka funkcjonalny, nieśmigany, także tym bardziej polecam. No. Nie będę ukrywał, że trochę żal mi się z nim rozstawać, ale mam nadzieję, że pomoże, także link do aukcji macie w opisie. Zapraszam, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to licytujcie i pomagajcie. Także tyle, widzimy się w kolejnym odcinku i trzymajcie się i piona!